mieliśmy drugi już z rzędu kwartał, w którym wzrastały stawki ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń majątkowych w skali całego świata oczywiście. Ten wzrost był bardzo niewielki, bo w granicach między 1 a 3%. Niemniej jednak jest to jakaś tendencja. Wcześniej mieliśmy do czynienia z kilkunastoma wręcz kwartałami, w których stawki regularnie spadały. Ten wzrost wynika z szkód, które pojawiły się w ciągu ubiegłego roku, związanych z nagłymi, niespodziewanymi, trudnymi do zaplanowania zjawiskami klimatycznymi, pogodowymi. Rynki ubezpieczeniowe, reasekuracyjne raportowały straty z tego tytułu na poziomie nawet 300-350 miliardów dolarów.